Było to na wiosnę podczas wojny francusko-pruskiej. Belfort oblężony był przez Prusaków, oddział zaś wolnych strzelców, w którym służyliśmy od pół roku obaj z Selimem, towarzyszem moich lat dziecinnych, kręcił się za ich plecami, bijąc się prawie co dzień, chwytając posłańców z depeszami, napadając na konwoje z żywnością. Oddział ten był zbieraniną wszelkiego rodzaju awanturników, po największej części cudzoziemców, ludzi skłonnych do rabunku, grabieży i wszelkiego rodzaju nadużyć, ale też nieceniących życia, nie mających nic do stracenia, na wpół zdziwaczałych wśród ciągłego boju i prowadzących rzemiosło wojenne z instynktem i zamiłowaniem dzikich zwierząt. Sami nazywaliśmy się myśliwymi na ludzi, choć trudno było powiedzieć, kto był myśliwym, kto zwierzyną, bo i nas tropiono bez odpoczynku z całym niemieckim uporem i wytrwałością. Nie dawaliśmy spokoju, ale też nie mieliśmy go sami ani we dnie, ani w nocy. Wśród dnia leżeliśmy po największej części w zaroślach, lasach i winnicach. W nocy, zwłaszcza jeżeli zdarzyła się noc ciemna i dżdżysta, wychodziliśmy na łup, podkradaliśmy się pod same obozowiska pruskie, porywaliśmy ludzi z placówek, tępiliśmy patrole, zasadzaliśmy się w rowach kolei żelaznych na pociągi lub wyrywaliśmy szyny, psuli, telegrafy i tym podobnie. Nikt nigdy, nawet i rząd Gambetty, nie wiedział, gdzie jesteśmy, co robimy i gdzie się udamy. Byliśmy oddziałem luźnym. Nie braliśmy wcale żołdu, jedliśmy najczęściej to, cośmy zdobyli na Prusakach. Piliśmy wódkę u łanów pruskich, otoczeni na wszystkie strony, zamknięci, rzec można, naokoło murem dział i bagnetów. Nie paliliśmy prawie nigdy ognisk, zmoczeni deszczem, suszyliśmy się na słońcu, zziębnięci, ogrzewaliśmy się w karabinowym ogniu. Mieszkamy za kołnierzem u Prusaków, mawiali nasi żołnierze. Istotnie, daleko za nami była Francja, walcząca, uciekająca. Były francuskie miasta, francuski rząd, armia, jednooki dyktator, manifesty, generałowie w złotych mundurach, gazety, szpitale wojskowe, zapasy żywności, ale to wszystko było poza nami. Bliżej były oddziały pruskie, bawarskie, saskie, my w ich środku. Nieraz żelazna dłoń jakiegoś pruskiego generała opuszczała się na nas ostrożnie i cicho, jak ręka człowieka, który chce schwycić uprzykrzony owad. Upatrzywszy chwilę, dłoń ta spadała wreszcie jak piorun i chwytała tylko powietrze. My byliśmy już gdzie indziej. Czasem znów podstawialiśmy bagnet pod taką dłoń, wówczas cofała się z okrzykiem wściekłości. Ustawiczna wojna, zdrady, zasadzki wyrobiły w tych ludziach prawdziwie wilczy instynkt. Nie potrzebowali prawie dowództwa. Działali cicho, sprawnie, przezornie. Wtedy, kiedy polowano na nich, ani chwili nie przestawali polować sami. Umieli czyhać po całych nocach i po całych nocach tłumić oddech i po całych nocach wytężać wzrok w jedną stronę, z której miał nadejść łup. Ryzykując ustawicznie wszystko, umieli zachować ostrożność kota. Nieraz, gdyśmy leżeli w zaroślach, oddziały pruskie przechodziły tak blisko, że zdarzało mi się słyszeć głosy oficerów, ale jeżeli oddział był zbyt silny, nie padł ani jeden strzał. Pułk wojska, idący wśród promieni słonecznych, rzuca cień. Byliśmy zawsze pewni, że kryjecie się w naszym cieniu, rzekł do nas jeden jeniec. Istotnie, byliśmy cieniem pruskim. Ludzie nasi zatracili w sobie zwolna wszelkie uczucia ludzkie. Nie mogę powiedzieć, żeby się bili dla Francji i za Francję. Bili się, żeby się bić. O Francję nie dbali. Żołnierzy francuskich z innych oddziałów lub z armii regularnej nie cierpieli tak prawie jak Prusaków, a pogardzali nimi więcej niż Prusakami. Przy spotkaniach, które zresztą rzadko się zdarzały, przychodziło zawsze do kłótni i bujek. Prusacy uciekliby, gdyby zobaczyli wasze twarze, mawiali do innych nasi żołnierze, ale zawsze widzą tylko wasze, spodnie.
Słowem, był to oddział pod każdym względem wyjątkowy, ale nie był liczny, owszem, topniał coraz bardziej zarówno przez ciągłe bitwy, jak i przez trudy prawie nadludzkie. Przy tym los rannych lub chorych naszego oddziału był straszny. Zostawiano ich po prostu w lesie. Raz, gdy jeden człowiek z nerwowego wycieńczenia upadł i poprosił, żeby go dobić, słyszałem, jak odpowiedziano mu: nie bój się, baranku, wilki cię tu znajdą. Kandydatów nowych brakło, bo taka służba nie nęciła, choć z drugiej strony dawała obfitą nadzieję łupu. Zegarków, pieniędzy i pierścionków zdjętych z trupów mieli nasi ludzie tyle, że nie wiedzieli, co z nimi robić, ale też nie dbali o nie. W karty nie wolno było grać, kupować nie było co i gdzie, chować nie było warto, bo każdy wiedział, że prędzej czy później zginie. Oddział więc co dzień stawał się mniejszy. Kandydatów brakło jeszcze i dlatego, że nie było w nim żadnej dosługi. Żołnierz miał w kieszeni śmierć, nie buławy marszałka. Rząd Obrony Narodowej w biuletynach swoich wspominał o nas bardzo rzadko. Oni o nas nie wiedzą, mawiał nasz dowódca, który tego rządu nie cierpiał. Jednooki dyktator chciał nas jednak widzieć i przesłał rozkaz do La Rochenera, naszego dowódcy, ażebyśmy się stawili na wskazane miejsce. Ale La Rochener nie usłuchał rozkazu i zamiast na wskazane miejsce poszedł na zasadzkę. Jeżeli nas chce widzieć, rzekł, niech przyjedzie do nas balonem. On to umie. Zresztą na paradzie oddział nasz źle by wyglądał. Ludzie byli wychudli, poczernieni dymem, w mundurach podartych na strzępy, o oczach zaszłych krwią, niektórzy mieli głowy poobwiązywane chustkami, poplamionymi zaschłą posoką, nieczesani, nie myci, podobniejsi byli do zwierząt niż do ludzi. Ja znalazłem się w tym oddziale wypadkowo. Namawiał mnie do tego Selim. Kiedy wojna rozgorzała i kiedy obaj wybieraliśmy się z Paryża, ja chciałem wstąpić do armii regularnej, ale Selim rzekł: pójdziemy do La Rochenera. A co to za jeden? Formuje oddział strzelców. Czy ty go znasz? Tak. Skąd go znał, nie chciał mi nigdy powiedzieć. Domysły zaś moje w tej mierze nie mają nic pewnego. Wiem, że jeszcze przed wojną Selim, który miał sporo pieniędzy, więcej nawet niż ich mógł wydać, awanturował się w Paryżu. Wiedziałem, że miał pojedynek z kimś należącym do arystokracji francuskiej i że trzykrotnie wytrącił mu szpadę z rąk. Szczegółów i nazwisk jednak nie wiedziałem nigdy dokładnie. Były to czasy, w których z Selimem nie żyliśmy blisko. Naprzód on był bogaty, powtórę bądź co bądź dzieliło nas wspomnienie Hani. Wprawdzie Selim postąpił z Hanią jak człowiek honoru, nie mogłem jednak opędzić się od myśli, że gdyby nie on, ukochana moja Hania nie przeszłaby strasznej choroby, nie przywdziałaby sukni zakonnej, że wreszcie gdyby nie on, ja byłbym szczęśliwszy. Nie miałbym w duszy takiej pustki, z jaką nosiłem się od 8 lat. I może nawet zamiast tułać się za granicami kraju, orałbym spokojnie zagon rodzinny. Na koniec bolało mnie jeszcze i to, że podczas gdy ja, której mniej względem Hani zawiniłem, nosiłem się jednak ze smutkiem, jakby wyrzutem w duszy. Selim zapomniał o niej zupełnie. Przybywszy do Paryża, oddał się szumnemu, gorączkowemu życiu tego miasta, z całą namiętnością swej wschodniej natury. Selim nigdy i w niczym nie znał hamulca. Jego majątek, rodowe nazwisko mistrzów Dawidowiczów, tej dumnej szlachty, jego wykształcenie wreszcie, bystrość umysłowa, żartki dowcip, a na koniec piękność, odziedziczona po matce, otworzyły mu wszystkie podwoje rozkoszy w stolicy świata. Przyjmowano go wszędzie i rozrywano wszędzie. Ach, bo też piękny był ten chłopak, jak pomysł artystyczny, z tymi swoimi anielskimi oczyma, biorącymi wprost za serce, z głową o liniach godnych dłuta rzeźbiarza, z wyniosłą giętką postawą, ze skrzydlatą młodością i bogactwem życia tak nieprzebranym, że im więcej rozrzucał je na wszystkie strony, tym więcej zdawał się je posiadać.
A przy tym nie był to piękny mężczyzna w znaczeniu tylko bulwarowym, jak zwykł był pojmować piękność Paryż, w znaczeniu zwykłym i pospolitym. Wszystko, począwszy od umysłu, od owego nadmiaru życia, z którym sam nie wiedział, co ma robić, a skończywszy na rysach twarzy, było w nim oryginalnym i niecodziennym. Dla Paryża ten młody Tatar o rysach anioła, sile atlety, odwadze lwa i herbowej tarczy rycerza, był to kwiat o nieznanej barwie i woni. Łatwo zrozumieć, jak wyglądali przy nim markizowie nadsekwańscy. Ich życie szalone wyczerpywało. Jego zdawało się wzmagać. Oni byli duszami zgasłymi, jak wypalone lampy. On na wskroś był płomieniem. Oni się przeżyli, on nie wiedział, co z życiem robić. Oni byli rozczarowani, on sam był czarem i wszystko naokół niego było dlań czarem. Dla nich orgia była podnietą stępiałych nerwów, dla niego ochłodą przed zbytnim żarem krwi. A przy tym męty leżące na dnie kielicha nie czepiały się jego ust. Zło odpadało od tej szlachetnej natury jak suchy piasek od skały. Charakter ten urabiał się w moich oczach. Widziałem, jak się rozwijał prawie z dnia na dzień, dlatego znałem go na wskroś. Był to tenże sam Selim z lat dziecinnych, tylko podniesiony do potęgi. Przeświadczenie o własnych siłach dało mu pewność, przeświadczenie zaś poparte wrodzoną inteligencją o niskości i fałszywych pozorach większej części dusz ludzkich nauczyło go lekceważyć mężczyzn. Zarody niepohamowanej energii i przedsiębiorczości, jakie tkwiły w nim od lat dziecinnych, wybujały teraz do najwyższego stopnia, okrzepły i czyniły go pod pewnym względem niebezpiecznym. Została mu dawna żywość i trochę nieopatrzności, która łatwo mogła przy namiętnej, wrodzonej mu naturze przechodzić w zapamiętanie i szaleństwo. Ale od zapamiętania i szaleństwa broniła go świadomość siebie, którą daje ludziom wykształcenie i subtelne, filozoficzne poniekąd poczucie każdego czynu, słowa, położenia i idei. Nie był nigdy sentymentalny, ale jeżeli coś podobnego do sentymentalizmu drzemało za lat dziecinnych, choćby w atomie tylko, w jego naturze, teraz rozwiało się to bez śladu. Oto dlaczego wspomnienie Hani nie zostawiło w nim ani cienia smutku lub zarzutu. Kochać się umiał wśród śmiechu, pocałunków, radości i wesela. Wzdychać nie umiał. Takie usposobienie jednak zgadzało się z charakterem i usposobieniem kobiet stolicy świata, dlatego kobiety te szalały za nim, chociaż wiedziały, że zdradzi je równie łatwo jak bez wyrzutów. Kiedym zaś o tym z nim mówił, odrzekł mi: to nie obowiązuje, bawię się. Gdybym znalazł prawdziwą miłość, dałbym sobie rękę uciąć, ale jeżeli ona istnieje, to z nas dwóch ty jej będziesz dłużej szukał, ale ją znajdziesz prawdopodobniej. Więc zwodzisz, gdy mówisz kocham? Uśmiechnął się. Nie, no wiem wprawdzie, że później zwiodę, ale gdy mówię, to nie zwodzę. Mężczyźni, z którymi się spotykał, dzielili się na dwa obozy. Jedni przepadali za nim, drudzy go nienawidzili. Co do Selima, miał swój nader oryginalny pogląd na nich. Wolę tych, którzy mnie lubią, ale szanuję więcej tych, którzy mnie nienawidzą. Ci są samodzielniejsi, mówił do mnie. Potem zaś zwykle dodawał: zresztą nie dbam o wszystkich. Jednakże był doskonałym towarzyszem. Serce miał dobre, poczciwe, serce na dłoni, więc pomagał komu mógł i gdzie mógł, ale w przyjaźń nie wchodził łatwo. W chwili, kiedy z kimś dzielił się wszystkim jak z bratem, kochał go też jak brata, wtedy uczucie jego bywało szczere, niemal naiwne, płynące z głębi duszy, ale potem też same stosunki brał lekko. Selim wszystko brał trochę lekko. Jednakże gdy z powodów, o których już wspomniałem, odsunąłem się cokolwiek od niego i począłem żyć zamknięty więcej w sobie, Selim gryzł się tym niepomału. Z początku niejednokrotnie pytał mnie: czego ty, wariacie, chcesz ode mnie? Później przestał pytać, ale nie przestał boleć wewnętrznie.
Nieraz ze zgiełku, rozkoszy blasków i wielkiego życia biegł do mojej izdebki na Montmartre i siadłszy pod oknem, wodził troskliwie za mną swymi anielskimi oczyma, jakby pragnąc dopytać się do mego serca. Co do mnie, nie przestałem go kochać. Owszem, może właśnie dlatego, że usposobienia nasze były wprost przeciwne. Miałem dla niego tyle przynajmniej słabości, ile przywiązania. Ale cień Hani, który dla niego przestał istnieć, dla mnie stawał między nami. Zresztą miałem i inne powody. Oto nie mogłem z nim żyć na równi, a przy tym on był wesoły, ja byłem smutny. Ja miałem dosyć powodów do życia z daleka od Selima, alem ich nie mógł mu zwierzyć, bom się obawiał jego współczucia. Miałem to w naturze, żem goryczami nie dzielił się z nikim nigdy. Kiedy poczułem cierń w sercu, wtedy zamykałem je tak, jak się zamyka muszla, w którą wpadnie ziarnko piasku. Zresztą tak samo nie zwierzałem się nikomu i w szczęściu. Kto to czyni, czyni na mocy wewnętrznej potrzeby. Ja nie czułem tej potrzeby. W takich więc warunkach żyliśmy od lat kilku w Paryżu. Jam wegetował, on kwitł. Tymczasem wybuchła wojna. Wiadomość o niej przyjęliśmy obojętnie. Cały Paryż uważał ją z początku jakby wojenną paradę. Sądzono, że sam widok brodatych żuławów i czarnych afrów rozproszy Niemców na cztery strony świata. Sami owi żuławi i Turkosi ciągnęli z Paryża na wschód jak stada ptaków drapieżnych na łup. Dyszeli żądzą boju i krwi, drżeli z niecierpliwości, by jak najprędzej znaleźć się w dymie, huku i kurzawie wojennej. Paryż upoił się, ale o przyszłość był spokojny. Jeden więcej triumf, sądzono, i oto koniec będzie wszystkiemu. Ale kiedy dym zdział pod Wissenburgiem, Grafelot i Sedanem opadł, przerażone oczy Francuzów ujrzały klęskę najstraszniejszą, jaka kiedykolwiek na nich spadła. Owe pstre, czerwone, czarne pułki pierzchnęły przed żelaznymi legionami Niemców jak leśne ptactwo przed stadem jastrzębi, a naokoło stolicy świata zacieśniał się coraz bardziej ciemny, a groźny mur pruskich wojowników. U bram Paryża po nocach zaczęło się rozlegać rżenie konia Tylli. Od czasu do czasu wśród milczącego miasta zatętniły kroki gońca i rozległ się głos. Pobili naszych! Nowa klęska! Paryż na chwilę przykląkł, jak buchaj uderzony obuchem między rogi, ale potem podniósł się i ryknął. Cały zresztą naród zerwał się do obrony. Groźny jednooki dyktator pożeglował z miasta balonem. Szale wojenne poczęły się wahać na nowo. Na północy, na południu, na wschodzie i zachodzie Francji formowano oddziały, armie wyrastały spod ziemi jak grzyby. Kraj najeżył się bagnetami. W takich to czasach pewnego wieczora wpadł do mnie Selim z rumieńcami na twarzy i z zaiskrzonymi oczyma. Wpadłszy, rzucił mi się na szyję. Pójdziemy się bić, zawołał. Dawno chciałem to uczynić, więc słowa jego przyjąłem chłodno. Sądził, że oto ów dawny chłód, który od kilku lat oddalał nas od siebie, więc rzekł prędko. Było coś między nami, ale na mojego proroka niechaj to pójdzie w niepamięć. Henryku, znów strzemię do strzemienia. Przypomniałem sobie, jak mój ojciec rzekł do mnie, kiedym miał mieć pojedynek z Selimem. A to już bij, synku, aż się wszyscy diabli będą śmieli. Więc odpowiedziałem podobnie Mirzie. Tak, będziemy bili, Selimie, aż będzie w piekle słychać. Potem uściskaliśmy się, a potem zaczęli sprzeczać. Ja chciałem zostać w Paryżu i bić się pod jego murami. Selim pragnął wydostać się z murów i zaciągnąć się do wolnych strzelców. Tu hołota mieszczańska zmykać będzie. Potem zaczął mi opowiadać o La Rochenère i zaręczał, że pod jego komendą znajdziemy, czego szukamy. On mnie nie cierpi, rzekł. Ale to szczególniejszy człowiek. Nigdy nie spotkałem podobnego charakteru. Dałbym głowę za niego.
Słuchacze wiedzą już, że na próżno wypytywałem się Selima o bliższe szczegóły pojedynku z La Rochenorem. Domyślałem się, że on to był tym markizem, któremu Selim w pojedynku wytrącił trzykrotnie broń z ręki, ale zresztą Selim miał mnóstwo pojedynków. Trudno więc było coś stanowczego wnosić. Powiadam ci, że takich ludzi nie ma, może trzech na świecie, mówił do mnie z naleganiem. Ustąpiłem wreszcie, bo zwykle ustępowałem Selimowi, ale uczyniłem to z przykrością. W Paryżu dość było wziąć karabin i wyjść za mury, żeby się bić, ile dusza raczy. Za Paryż trzeba się było wydostawać balonem. Ta powietrzna żegluga nie uśmiechała mi się. Zresztą chciałem zaciągnąć się do jazdy, oddział zaś La Rochenora był pierwszy, ale Selim uparł się i ustąpiłem. Puściliśmy się więc w dwa dni później balonem, wioząc ze sobą mnóstwo depesz dla dyktatora. Dzień był chmurny i dżdżysty. Statek nasz, który w mieście samym wzbił się od razu w górę o kilka tysięcy stóp, tuż za miastem opadł na dwa strzały karabinowe na ziemię i wlógł się ociężale ponad samym obozem pruskim. Widziałem cały obóz jak na dłoni. Białe morze namiotów, reduty, działa wartowników w spiczastych hełmach stojących nieruchomo jak posągi naokół obozu. Większe i mniejsze grupy żołnierzy ukazywały nas palcami. Generałowie patrzyli na nas przez lunety i cały obóz zawrzał ruchem, którego gwar dolatywał aż do nas. Strzelano do naszego statku z małego polowego działka, ale nie słyszeliśmy nawet świstu kuli. Mister Vaucourt, kapitan balonowy, dzielny aeronauta, ale wielki tchórz, umierał ze strachu na dnie łodzi. Selim śmiał się jak dziecko, klaskał w ręce, kłaniał się Niemcom i wołał na nich wszystkimi językami, a przy tym potrząsał łódką, co powiększało jeszcze strach pana Vaucourt. Ja zaś, trzymając karabin, śledziłem, czy by nie można dać strzału, ale zarówno zbytnia odległość, jak i kołysanie się łodzi stały temu na przeszkodzie. Jednakże, kiedy dotarliśmy do ostatnich placówek obozu, balon zniżył się jeszcze bardziej. Teraz i Selim uchwycił za karabin, a oczy zaiskrzyły mu się jak u wilka. Wytężył wzrok w jedną stronę i po chwili rzekł do mnie: — Patrz! Spojrzałem w stronę, którą mi ukazywał i przez przeźroczystą mgłę, wśród której płynęliśmy w tej chwili, dojrzałem, jak od czarnej, ogromnej masy ludzi oderwało się kilkadziesiąt postaci na koniach i poczęło dążyć za nami. Wkrótce gołym okiem mogliśmy dostrzec kwadratowe czapki ułańskie, mundury, lance i barwę chorągiewek. Z dołu dochodziły nas ich okrzyki. Wkrótce znaleźli się tuż pod nami. Tymczasem statek zniżył się jeszcze bardziej i płynął coraz wolniej. — To ułani! — zawołał Selim. — No, sempardy! — zajęczał pan Vaucourt. Ułani tymczasem sadzili, co koń wyskoczy, ale bez najmniejszego porządku. Naprzedzie biegł oficer, rosły mężczyzna o jasnej brodzie. Kasztanowy koń jego, widać dzielniejszy od innych, sadził jak szalony wprost pod balonem, wyrzucając ziemię kopytami. Oficer, nie bacząc na drogę, z podniesioną do góry głową, patrzył jak w tęczę w statek, krzycząc po niemiecku. — Mamy was! Mamy was! Trzymaj! — odpowiadał mu, śmiejąc się, Selim. Tymczasem wpłynęliśmy na łąkę porosłą kępkami szuwarów i widocznie trochę bagnistą. Konie bowiem ułanów poczęły więznąć i padać blisko. Połowa została już za nami i wkrótce też zatrzymała konie. Oficer jednak i 20 innych ludzi dotrzymywali nam w biegu doskonale. — Co za dzielne konie! — rzekłem do Selima. — Można by już strzelać! — rzekł. Istotnie, nie byliśmy wyżej niż na 200 kroków nad ziemią. Ale strzelać było trudno z powodu kołysania się łódki, która chwilami przybierała prawie poziome położenie. — Czy nie możesz pan sprawić, żeby ta diabelska łódka nie tańczyła jak baletniczka? —
krzyczał podniesionym głosem Selim, jak gdyby pan Vaucourt był głuchy. Nous sommes perdus! Jęknął pan Vaucourt. Wówczas Selim, trzymając się jedną ręką lin, powstał w łódce, którą zaś zmierzył z karabinu do oficera, jak gdyby strzelał z pistoletu. Chybisz, rzekłem. A, spróbuję. Rozległ się głucho strzał, któremu natychmiast odpowiedział okrzyk wściekłości z dołu. Spojrzałem. Oficer nie patrzył już w górę, ale upadł twarzą na grzywę konia, a wkrótce zwalił się na ziemię. Jednocześnie jednak zniżyliśmy się tak, że lina próbna, jaka zwykle wisi pod balonem, dotykała prawie ziemi. Szczęściem ułani zatrzymali się nad zabitym oficerem, skutkiem czego zdołaliśmy się oddalić od nich na kilkaset kroków. Pan Vaucourt, oprzytomniawszy, wyrzucał ze statku wszystko, co się jeszcze dało wyrzucić, ale widocznie gaz przesiąkał przez rozmokłą kitajkę, czy może w górnej części statku porobiły się otwory. Dość, że lina próbna poczęła już niemal trzecią częścią swej długości uderzać o ziemię, sprawiając niezmierne kołysanie się łódki. Łani spostrzegłszy to, znowu rzucili się w pogoń, ale konie ich pomęczone nie mogły tak długo biec za nami. Wkrótce więc zostało ich tylko pięciu. Następnie po kilkunastu minutach znowu koń pod jednym padł i nie powstał więcej. – A, już tylko czterech – rzekł Selim. – Daj ognia, a będzie trzech. – Za daleko. Zresztą łódka chyba się wściekła. A jednakże nie potrzebujemy już uciekać. A zatem dobrze. Panie Vaucourt, otwórz klapę. Niechaj gaz wyjdzie. Chcemy wysiąść. Ale panowie, zawołał z rozpaczą Francuz. Czyście rozum stracili? Jak to czterech tych diabłów sadzi za nami, a my dobrowolnie chcemy się im oddać? Nigdy. Nigdy. Panie Vaucourt, otwórz pan klapę i spuść kotwicę. Powtórzył groźnie Selim. Nigdy! Wówczas Mirza odwrócił się do mnie i rzekł spokojnie. A bądź tak dobry i przyłóż lufę karabinową do ucha pana Vaucourt. Niechaj wybiera. Odwróciłem się i trzymając się jedną ręką lin, drugą skierowałem karabin do ucha pana Vaucourt. Daję panu minutę czasu do namysłu. Pan Vaucourt począł przeklinać naszą narodowość, chwilę, w której przyszedł na świat siebie, Paryż, Prusaków, ale spuścił kotwicę i drżącymi rękoma otwierał klapę z takim pośpiechem, jakby od tego ocalenie Francji zawisło. Poczęliśmy spadać na dół jak kula. – Trzymaj się! – krzyknął Selim. Jednakże nie obrachowaliśmy jednej rzeczy. Oto z łódki balonu nie wysiada się tak jak z powozu. Kotwica zaczepiła się wprawdzie o kępę, ale łódka uderzyła tak silnie o ziemię, że wylecieliśmy wszyscy trzej w trzy różne strony jak z procy. Co gorsza, karabin wypadł mi z ręki, sam zaś upadłem twarzą na kępę. Zerwałem się natychmiast, ale nie zdążyłem jeszcze rzucić okiem za moim karabinem, gdy tuż koło ucha mego rozległo się chrapanie konia i warczenie chorągiewki ułańskiej. – W prawo, w prawo! – krzyknął Selim. Nie zdołałem jeszcze uskoczyć, gdy huknął strzał i jeździec, który już dosięgnął mnie lancą, jakby piorunem rażony, łypnął oczyma i zwalił się ciężko z siodła. Ej, Mirza spadając widocznie nie upuścił swego karabinu. Pochwyciłem i ja za mój i spojrzałem naokoło. Teraz Selim był w niebezpieczeństwie. Dwóch jeźdźców parło na niego całą szybkością koni, wyjąc i wrzeszcząc jak opętani. On zaś z rozwianym włosem, bez kapelusza, z rozdętymi nozdrzami i rumieńcami na twarzy, czekał na nich spokojnie, ściskając w obu rękach karabin. Ech, jeden z jeźdźców brał Selima na cel z pistoletu. Pociągnąłem za cyngiel. Z trzech atakujących nas pozostał jeden, ale o rezultat walki byłem już spokojny.
Mirza zbyt biegłym był fechmistrzem na wszelką białą broń, aby ów rezultat mógł być wątpliwy. Pozostał jeszcze czwarty ułan, ale ten, ujrzawszy z odległości 200 kroków rezultat walki, zdarł konia wędzidłem tak, że aż tylne nogi zwierzęcia zaryły się głęboko w trawę. Potem począł uciekać tak szybko, jak tylko zmęczony biegiem koń mógł nadążyć. Selim strzelił za nim jeszcze, ale bez rezultatu. Odległość bowiem była zbyt wielka. Ręka prusaka, którego Selim zastrzelił tuż nade mną, nie puściła cugli, dlatego koń jego stał z pochyloną głową nad martwym ciałem swego pana. Obaj z Selimem wyplątaliśmy z trudnością cugle z tej ręki, której palce były już zesztywniałe, po czym Selim wskoczył na siodło i pogalopował za dwoma innymi końmi, z których jeden, zwierzę widocznie głupie, począł gryźć sobie trawę, tak jak gdyby nic nie zaszło. Drugi zaś biegł po łące galopem i krótkim rżeniem oznajmiał swoją żałość. Gonitwa za końmi zajęła Selimowi trochę czasu. W kwadrans jednak schwytał obydwa. Ja tymczasem poszedłem szukać pana Vaucour, z którym nie wiedziałem, co się dzieje. Znalazłem go za kępą szuwarów, leżącego twarzą na ziemi, i począłem go wstrząsać na ramię. — Panie Vaucour, wstawaj pan! — Pardon, moi! — jęczał pan Vaucour. Sądził bowiem, że to ułan pruski namawia go, by wstał. Biedakowi nie przyszło do głowy, że Prusak nie wołałby na niego po francusku. — Panie Vaucour, to my! Nie ma już ułanów, to my, pańscy towarzysze! Pan Vaucour podniósł głowę i, podparłszy się obu rękami, nie wstając zresztą, patrzał na mnie osłupiałym wzrokiem, oczom własnym nie wierząc. Stojący obok z końmi Selim śmiał się jak szalony. – Tak, tak, nie ma już prusaków – powtórzył. Pan Vaucour powiódł oczyma po nas, po koniach ułańskich, po ciałach leżących na łące, potem zaś nagle wpadł w taki paroksyzm radości, że sądziliśmy, iż dostał pomieszania zmysłów. – Eh bien, vous êtes du diable! – wołał, nie mogąc przyjść do siebie. – To on to wszystko zrobił! – rzekłem, ukazując na Selima. Jak to? Ten młody człowiek z twarzą? Panienki? Nie, 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 to my obaj, odpowiedział Selim. Pan Vaucour śmiał się, tańczył, wypytywał nas, to znów tańczył, słowem postradał zmysły. Potem pobiegł oglądać zabitych, ale gdy się zatrzymał przed trupem najbliższego prusaka, który z twarzą wykrzywioną przez konwulsję, z krwawą pianą na ustach i zaciśniętymi zębami spoglądał na niego martwym okiem, biedakowi zrobiło się słabo i pobladł tak, że myśleliśmy, iż zemdleje. Selim namawiał go, by obszukał kieszenie poległych, ale bał się tego uczynić. My zaś wzięliśmy tylko kaski i, siadłszy na konie, puściliśmy się w dalszą drogę. — Wolę jednak tak niż tą piekielną machiną — rzekł Selim, gdy przejeżdżaliśmy koło balonu, który, leżąc na trawie i opadłszy zupełnie, przedstawiał widok nader smutny. Tymczasem pociemniało, a wkrótce zrobiła się noc zupełna. Dostaliśmy się na jakąś drożynę, o której nie wiedzieliśmy, czy nie zawiedzie nas do jakiej wioski, pełnej prusaków. Trzeba było zachować wszelką ostrożność, bo niebezpieczeństwo nie minęło jeszcze zupełnie. Byliśmy w okolicach zajętych przez nieprzyjaciela i lada chwila mogliśmy się spotkać z jakimś patrolem. Możliwym było także, że wysłano za nami nową pogoń. Tymczasem pan Vaucour, puściwszy raz wodze językowi, nie mógł go już utrzymać i wynurzył nam swoją nieskończoną i nieopisaną wdzięczność tak głośno, że wreszcie Mirza kazał mu być cicho. — Dlaczego? — pytał. — Prusacy mogą być niedaleko. — Avec vous, je m'en fiche — odpowiedział z całym zaufaniem. Odwaga jego teraz była równie nieopisaną jak wdzięczność. Tymczasem leśna drożyna stawała się coraz węższą. Często spłoszeni jakim szelestem skręcaliśmy w bok, zatrzymując konie i dech w piersiach.
Raz sarna z młodym przebiegła nam drogę i spojrzawszy na nas w krótkich podskokach pobiegła na pobliską polankę, na której poczęła skubać spokojnie trawę. Zdawało się, że w owych czasach zwierzęta widocznie wiedziały, iż ludzie zbyt są zajęci zabijaniem siebie, aby mieli czas zwracać na nie uwagę. Czasem gałęzie drzew uderzały o nasze twarze lub zaczepiały o suknię, czasem koń chrapnął niespokojnie lub jaki pień stojący na uboczu w ciemnościach nocy przybierał fantastyczny kształt człowieka z otwartymi ramionami lub rękoma podniesionymi do nieba. Wówczas zatrzymaliśmy konie. Pan Vaucour zostawał z tyłu. My zaś z Selimem, odwiódłszy kurki, podjeżdżaliśmy zwolna do podejrzanego przedmiotu. Las szumiał, deszcz trochę ustał, ale natomiast zerwał się wicher. Po ciemnym niebie przelatywały poszarpane chmury, to przesłaniając światło księżyca, to odkrywając przestrzenie pokryte bladymi gwiazdkami. Nerwy naszego towarzysza poczęły znowu głośniej przemawiać. Co do mnie, czułem się zupełnie szczęśliwy. Ta cisza, samotność, dzika ustroń leśna, noc, otwarty powiew wiatru, niepewność i niebezpieczeństwo każdej chwili miały dla mnie niepojęty urok jakby z martwych powstania. Mnie tam duszno i ciasno było w murach. Tu oddychałem szeroko, całym obszarem płuc, jak Farys w Arabistanie. Tam w murach wplatałem się co dzień w bolesne koło własnych myśli i wspomnień. Tu strzemię moje trącało strzemię brata Tatara, przede mną był szeroki kraj, drugi brat, karabin w ręku, swoboda, zapomnienie życia, upojenie i śmierć. Gdyby bezpieczeństwo towarzyszów nie stało temu na przeszkodzie, chciałbym był podnieść twarz ku niebu i krzyczeć pełną piersią – hej, hej, ty puszczo szumiąca! A potem słuchać pilnymi uszyma, co odpowiada mi bór, na którym wiatr grał jak na organach. Półleśna, półdzika puszcza litewska rozbudziła się we mnie i zdawało mi się, że jestem gdzieś w Ponarskiej lub Białowieży, wśród mateczników i bagien, w których o północy wody mruczą wyraźnie. Ostre krzyki świtezianek przeszywają powietrze, próchno świeci błękitnym światłem, a zwierz na uroczyskach ludzką przemawia mową. Nie myślałem więc o niebezpieczeństwie i nie dbałem o nie w tej chwili, ale Mirza czuwał. Jego ściągnięte brwi oznaczały uwagę, oczyma badał każdy krzak, każdy pień drzewa. Droga stawała się coraz dziksą. Była to raczej jedna z takich leśnych ścieżek, jakie u nas nazywają ciocinymi dróżkami. Wreszcie po półgodzinnej jeździe Selim rzekł: trzeba dać odpocząć koniom. Skręciliśmy na bok i ujechawszy ze 100 kroków w las, zsiedliśmy z koni i rozkiełznawszy je, nie puszczając z ręki cugli, pokładliśmy się pod drzewami. Milczeliśmy wszyscy trzej, bo byliśmy pomęczeni bardzo. Ciszę przerywało tylko chrupanie trawy w zębach końskich. Siedzieliśmy tak cicho z kwadrans. Nagle obaj z Selimem zerwaliśmy się na równe nogi. Co to jest? Szepnęliśmy jednocześnie. Z ciemności głuszy leśnej doszedł nas jakiś dziwny głos. Było to coś pośredniego między płaczem dziecka a beczeniem jagnięcia. To cap, Mekcze, rzekł Mirza. Nie, to lelek, odpowiedziałem. Jednocześnie konie przestały chrupać trawę, a poczęły strzyc uszyma i chrapać. Co było dziwne, że głos ten dochodził czasem z prawej strony, czasem z lewej. Czasem rozlegał się bliżej, to znów dalej, a zawsze słaby i żałosny. Nie, nie mógł to być ani cap, ani lelek. Było w tym wszystkim coś niewytłumaczonego i ten maleńki, żałosny głosik miał w sobie dlatego coś przerażającego, że wydawał się nadnaturalnym. Z wycia wilków lub huku karabinowego mniej byśmy sobie robili z pewnością. Selim, który przy całej odwadze lwa był trochę przesądny, wpatrzył się w ciemność nocną i szepnął: nie lubię tego, nie lubię niebezpieczeństw, wobec których nie wiem, czego się trzymać. Mon Dieu,
jęknął pan Vaucor, któremu włosy zjeżyły się na głowie. Ale oto widzę coś białego, szepnął znowu Selim, ukazując w ciemny kąt lasu. Spojrzałem, Mirza mylił się. Nie było nic ani białego, ani czarnego. Wezmę karabin i pójdę, rzekłem. Przecież mnie diabeł nie porwie. Poszedłem. Ale ja byłem zdania, że najgorsze z niebezpieczeństw jest to, wobec którego nie wiedzieć, czego się trzymać. Doprawdy wobec tego głosu, który rozlegał się koło mnie i nade mną, gotów byłem przypuścić, że to dusze poległych obsiadają drzewa jak szpaki i nawołują się lub skarżą. I moje nerwy poczęły się teraz rozstrajać. Drgałem za każdą gałązką złamaną pod moją stopą. Raz zdawało mi się, jakby głos szepnął mi w samo ucho – hej, Polonez! Ale były to złudzenia. Obszedłem kawał lasu naokoło drzewa, po którym założyliśmy nasz obóz. Głos rozlegał się ciągle naokoło. Także wreszcie przestał mnie straszyć, a zaczął nudzić. Niech cię licho porwie, rzekłem sobie w duchu i wróciłem pod drzewo. Pod drzewem zastałem tylko pana Vaucor, który w chwili, gdym się zbliżał, był pewny, że to sam Lucyper przychodzi po jego duszę. Gdzie jest Mirza? Spytałem. Poszedł na zwywiady, odpowiedział kłapiąc zębami Francuz. Upłynął kwadrans, potem pół godziny. Selim nie wracał. Teraz ja począłem się bać naprawdę. Mogło przytrafić się największe z nieszczęść i niebezpieczeństw. Oto Mirza, odszedłszy za daleko, prawdopodobnie zbłąkał się w tym piekielnym lesie i nie mógł trafić pod drzewo. Upłynęło 3 kwadranse, Selim nie wracał. Mogłem wprawdzie strzelić lub zawołać i wskazać mu przez to drogę, ale mogłem ją tym wskazać i patrolom pruskim. Nie było jednak innej rady. Spod drzewa nie ruszyłbym się bez Selima, choćby cała armia pruska miała mnie pod nim otoczyć. Objawiłem swój zamiar panu Vaucor. Pan Vaucor padł przede mną na kolana, żeby tego nie czynić. — To zguba wszystkich! — mówił. Próbowałem sykać, odpowiedziało mi milczenie. Nawet ów głos baranka czy diabła ucichł. Zawołałem więc raz i drugi. Mirza! Hop, hop! Hop, hop! Milczenie. Włosy na głowie powstały mi z trwogi o Selima. W tej chwili chłopak ten droższy mi był niż wszystko inne na świecie. Niewiele myśląc, podniosłem w górę karabin i dałem ognia. Błysnęło czerwone światło, potem rozległ się huk. Las cały umilkł, jakby przerażony. Tylko pan Vaucor zawołał – Boże, Boże, przyjmij duszę moją! – Diabeł jej nawet nie zechce – odpowiedziałem zniecierpliwiony. Cisza jednak nie trwała dłużej, nad 5 minut, po czym zdawało mi się, że uchem chwytam lekkie trzeszczenie gałązek, jak gdyby naciskanych stopą ludzką. Mógł to być Selim, ale mógł być i nie Selim. Dlatego obaj z Vaucorem zaczailiśmy się pod drzewem. Po chwili czarna sylwetka ludzka zarysowała się pomiędzy krzakami. Na szczęście chmury jednocześnie przykryły księżyc. Zrobiło się tak ciemno, że zaledwie mogłem ją rozróżnić. Postać ta, z głową pochyloną naprzód, zbliżała się zwolna i ostrożnie, zatrzymując się co chwila. Zauważyłem, że w ręku trzyma strzelbę. O 5 kroków czarna postać zatrzymała się. Wytężyłem wzrok. To nie był Selim. Z powodu ciemności nie mogłem jednak odróżnić, czy to był Prusak, czy nie, lub czy w ogóle żołnierz. Widziałem wprawdzie, że nowy gość nie miał spiczastego hełmu na głowie, ale i Bawarowie i Sasi także nie mieli spiczastych hełmów. Zresztą i Prusacy nosili czapki. Ktokolwiek był jednak ten ogromny chłop, który w tej chwili o 5 kroków stał ode mnie, był mi potrzebny i to niekoniecznie żywy. Postanowiłem więc go schwytać. — Ciii! — odezwał się nowo przybyły. — Ciii! — odpowiedziałem zza drzewa. Była to prawdziwa ślepa babka, gra na ten raz trochę niebezpieczna, ale nie mniej interesująca.
Nowo przybyły postąpił jeszcze dwa kroki. W mgnieniu oka rzuciłem się na niego jak tygrys, a w sekundę później siedziałem mu na piersiach i dusząc rękami za gardło krzyknąłem: milcz i nie ruszaj się, bo zginiesz! Nowy gość jednak, widocznie obdarzony niepospolitą siłą, rzucał się jak szalony. Ja byłem silny i trzymałem go jak w kleszczach, a zaledwie mogłem go dotrzymać. Chrapał i wierzgał nogami tak, że ledwo mnie nie zrzucił. Nagle jednak opadł, jak gdyby nowa żelazna siła przykuła go do ziemi. Spojrzałem. Był to mój serdeczny chłopak, Selim, który już klęczał mu na nogach, a przechyliwszy się przez moje plecy, przyłożył mu błyszczący bagnet do twarzy. — Jeden ruch więcej, a zginiesz! — zawołał. Ale nieznajomy nie myślał się już ruszać. Selim zlazł teraz z niego, wziął karabin, przyłożył się i rzekł do mnie: — Puść go! — usłuchałem. Nieznajomy leżał bez ruchu. — A więc... — Zabijecie mnie? — rzekł. — Wstawaj! Biedaczysko wstał i począł mówić, chwytając zmęczonymi piersiami powietrze. — Kto wy jesteście? Czego wy ode mnie chcecie? Ja nic złego nikomu nie robię. Połamaliście mi ręce i nogi. Jeżeliście strażnicy leśni, weźcie moją strzelbę. Zapłacę karę, ale nie łamcie mi kości. Teraz jest wojna. Zwierzyna należy do tego, komu się jeść chce. Niemiec poluje na Francuza, wilk na owce, kot na myszy, ja na sarny i zające. Teraz takie czasy. Wszyscy polują. — A kto ty jesteś? — Ja nazywam się Mathieu Benoît, albo stary Mathieu, jeżeli się wam tak podoba. — A więc, stary Mathieu, uspokój się. Nie jesteśmy strażnicy, nie pójdziesz do więzienia, nie zabierzemy ci strzelby, nie zapłacisz kary, pokażesz nam tylko drogę. — Tak, ale połamaliście mi stare kości — mruknął złodziej leśny. Kilka sztuk złota zabrzęczało w ręku Selima. Kup sobie za to nowe, a teraz odpowiadaj na pytania. No, słucham. Prusacy są tutaj? Są. A Francuzi? Francuzi także są. Jedni zabijają drugich, palą przy tym wioski, a Pan Bóg patrzy na to i nie grzmi. Otóż słuchaj, zaprowadzisz nas do Francuzów taką drogą, na której nie spotkamy Prusaków. A wiem o takich wielu. Jeżeli spotkamy Prusaków więcej niż trzech, to strzelę ci w łeb, żeby zaś nie przyszła ci ochota zemknąć. Pójdziesz na smyczy obok mego konia. A teraz pies lepszy od człowieka, odmruknął Matthew. Siedliśmy na konie i pojechali. Stary Matthew, który był tym, co po francusku nazywa się embrakonir, a po polsku wnicznik, albo, jak mówią także w Białowieży, kłusownik, prowadził nas sobie tylko znanymi ścieżkami. — Tą drogą! — mówił, ukazując na drożynę, którąśmy przedtem jechali. — Zajechalibyście do Pontvert, gdzie oberże ma pani Froni. Mówią, że baba ma pieniądze. Tam także stoją Prusacy, którzy niedawno rozstrzelali młodego Wuarta. Ale ja znam las jak swoją kieszeń i poprowadzę was dobrze. Pan Bóg dał teraz takie czasy, że śmierć mieszka na drodze, spokój w lesie, Niemiec w kościele, a cesarz za kratą. Ale ja zresztą głupi jestem i ja nic nie wiem, dodał po chwili. A komu sprzedajesz swoją zwierzynę? Spytał Selim. Czasem Francuzom, czasem Prusakom, a jak mi odbiorą, to i darmo oddaję. Wojna bierze, kochany panie, i za towar płaci na plecach. Stary rozgadał się w najlepsze. Była w nim mieszanina głupoty i filozofii, z której można by wyprowadzić ten wniosek, że gdy wielcy się biją, mali cierpią i sądzą, że Pan Bóg zasnął. Wypytywaliśmy jeszcze naszego przewodnika o ów szczególniejszy głos, który słyszeliśmy w lesie. Pokazało się, że to kłusownicy nawołują się w ten sposób, że zaś Mathieu był w lesie z trzema synami, przeto głos dochodził nas ze wszystkich stron. — Ale być może, że i diabeł odzywa się w ten sposób — dodał stary. Potem jeszcze rzekł. — Gdybyście trafili na syna mego Jakuba, nazywają go także Krzywa Ręka.
Nie poszłoby wam tak łatwo, choć jesteście mocni jak Turcy. Była może godzina druga po północy, gdy wreszcie las począł rzednieć i na koniec znaleźliśmy się w wąwozie, którego boki pokryte były żywopłotem. Matthew opowiadał nam, że las, z któregośmy wyszli, nie był wielki, ale drożyna nasza okrążała go niedaleko od brzegów, prawie zupełnie naokoło. Robiliśmy więc drogę na próżno. Zaledwie pierwszy blask robił się na świecie, gdy z daleka doszło uszu naszych pianie kogutów, a wkrótce wśród mgły oświeconej bladymi promieniami świtu ujrzeliśmy dachy domów i wieżę kościelną miasteczka zajętego przez Francuzów. Głośny kiwiw żołnierza stojącego na placówce wstrzymało nasz pochód. Musieliśmy jeszcze czekać, póki nie nadszedł patrol opatrujący warty, potem patrol ten zabrał nas ze sobą i w taki sposób przybyliśmy na miejsce. Zdziwiło nas trochę, że pomimo oznajmienia naszego, iż mamy depeszę z Paryża od dyktatora, nie rozbudzono natychmiast pana generała, którego kwatera znajdowała się w merostwie. Dano nam jednak izbę, której podłoga była zasłana sianem i postawiono nad nami straż. Rzuciliśmy się na siano i usnęli głęboko. Nazajutrz dopiero o godzinie 10 zawołano nas do generała, którego nazwiska nie pamiętam. Zgubiłem bowiem część notatek odnoszących się do owego czasu. Pan generał z zielonymi oczyma i twarzą podobną do głowy ryby, przy tym otyły, pulchny, przedstawiał doskonały typ nie wojownika, ale smakosza i safanduły. Kilkunastu wyższych oficerów otaczało go w pełnym uszanowania milczeniu. Pan Vaucour zabrał głos i począł nader wymownie opowiadać wypadki naszej podróży, wypadki zaledwie prawdopodobne, ale których rzeczywistość poświadczyły pruskie kaski łańskie i konie, na których przyjechaliśmy do miasteczka. Pan Vaucour mówił prawdę. Swoją drogą biedaczysko nie wspomniał o tym, że przyłożyłem mu lofę karabinową do ucha, aby namówić go do otworzenia klapy w balonie. Mówił przy tym wszędzie: my zabiliśmy, my wysiedliśmy, zamiast oni. Podczas całego opowiadania staliśmy z Slimem ramię przy ramieniu, obaj oparci na karabinach. Oficerowie spoglądali na nas w milczeniu, po czym, gdy wreszcie pan Vaucour skończył opowiadanie, generał podniósł się i począł mówić. — Panowie, przedstawiam wam tego walecznego syna Francji. Tu wskazał palcem na pana Vaucour. Gdyby wszyscy Francuzi wstępowali w jego, jakże się to nazywa, kraj nasz byłby już wolny od nieprzyjaciela. Ten waleczny nie zważał na wszelkie, jak to się nazywa, ale wśród kul i tego, no, przybył aż do nas i oto panowie... Tu generał począł obcierać usta serwetą, oficerowie uśmiechali się, waleczny syn Francji zaczerwienił się jak burak i zmieszany począł spoglądać na nas miłosiernym wzrokiem. Selim przygryzł wargi, ja zaś usiłowałem zapewnić oczyma walecznego syna Francji, że przeciw pochwałom, jakie go spotykały, nie mamy najmniejszego zamiaru protestować. Tymczasem generał odpiął jeden z krzyżów, który na jego piersiach tworzyły nader liczną konstelację i mówił dalej. Zbliż się, waleczny synu Francji. Spodziewam się, że, no, jak to się nazywa, że dyktator potwierdzi ten mój postępek, zarówno jak i krzyż, którym pana ozdabiam. Jeden z oficerów, wysoki mężczyzna, z twarzą surową, nieprzyjemną, nie mógł już wytrzymać i rzekł. Przepraszam, generale, zdaje mi się, że ci dwaj panowie... Ale generał ręką nakazał mu milczenie, odwrócił się do nas. Wy zaś, cudzoziemcy, którzy dopiero zaciągnęliście się pod sztandary francuskie, zapatrujcie się na tego bohatera, a może być, że i na waszych piersiach zabłyśnie oznaka podobna. Obawiałem się, żeby Selim nie zrobił jakiego wyskoku, żeby nie parsknął śmiechem, ale nie. Stał spokojny, zimny, choć widać było, że ta cała scena i gniewa go i śmieszy jednocześnie.
Poczciwy zresztą pan Vaucour począł głośno oświadczać, że krzyż należy się nam, a nie jemu, skutkiem czego inteligencja generała znalazła się wobec niepodobnego do rozwiązania zagadnienia. Czy pan Vaucour jest więcej waleczny, czy skromny? Po czym rozeszliśmy się w dwie strony. Tego dnia jeszcze wieczorem Mirza zaprosił oficerów na obiad, na którym rzucał złotem jak książę. Nazajutrz zaś puściliśmy się do La Rochenera. Tak odbył się nasz wyjazd z Paryża.